Cześć, z tej strony Kamil. Dzisiaj ocenię grę Apache Air Assault, grę wydaną w 2011 roku. Gra dosyć mało znana. Nie znam takich osób, które grają w tą grę, dlatego tą grę właśnie dzisiaj ocenię, bo myślę, że jest tego warta. Gra jest naprawdę bardzo fajna. Jest dosyć droga i ciężko kupić, ale myślę, że jak ktoś ma internet, to nie będzie problemem zakup tej gry. Po prostu, tylko ona może być trochę droga, w granicach 100 zł, bo wyszła w miarę niedawno. Ale jak mówię, naprawdę warto. To, że warto, to zobaczymy w dzisiejszym odcinku. W tej misji akurat muszę, tu tak samo jak w Hoaxie, dostaje się na bieżąco jak polecenia, które należy wykonać. Tu na przykład zniszcz transformatory w elektrowni. Widoczne są jako te czerwone kwadraty, czerwone kółka to są jednostki wroga, które otwierają właśnie do mnie ogień, widać. Teraz strzelam z rakiet niekierowanych, dlatego że kierowanych mogą być tylko 8, po czym muszę przeładować te rakiety, co trwa 3 minuty. A te, nie wiem ile jest strzałów, na pewno znacznie więcej, około 40, chyba 36. I się przeładowują, o jak widać, 6 sekund, 5, także, a tamte się przeładowują 3 minuty. Tych rakiet jest, teraz sobie użyję tych sterowanych Hellfire'ów, no bo mi zostało niewiele tych wrogich jednostek, także już myślę, że zresztą jeżeli będę strzelał z niekierowanych, to będę, to te kierowane będą się w ten czas ładować, także zejdę sobie troszeczkę, bo wtedy będzie mi łatwiej namierzać cele. Tu chyba się troszeczkę dymie, nie wiem czy to widać, ale czy to jest spaliny, nie wiem, ale już chyba parę razy dostałem. No nieważne. No chodź. A dostał. No z niższej wysokości się zdecydowanie lepiej steruje. Steruje się wsadem, tak jak w większości tego typu gier. W to jest przechył do przodu, S do tyłu. D to jest przechył w prawo, A to przechył w lewo. Jeszcze są takie dodatkowe opcje. Q to jest taki skręt w lewo, taki poziomy skręt, po prostu bez żadnego przechyłu. A E to w prawo. No i jeszcze jest T, którym się zmienia rodzaj rakiet. I tabulator, którym się wybiera cel. Ale to tylko przy Hellfire'ach, przy tych sterowanych rakietach. Ja gram, to się przyznam bez bicia. Gram na sterowaniu na poziomie początkujący, bo realistycznego zupełnie nie ogarniam. To znaczy grałem już tego typu gry tam nawet na poziomie weteran, ale tutaj nie wiem czy to jest jakiś błąd systemu, czy ja coś źle robię, że powiedzmy lecę prosto i chcę sobie skręcić. To tam daje tam E, no bo powiedzmy chcę skręcić w prawo. I chwilę skręcam, a potem, mimo że cały czas ściskam to E, wraca do poprzedniego stanu, czyli tak samo i w ogóle nie da się skręcać. Także nie wiem czemu. To gram na realistycznym, na początkującym tego problemu nie ma. Także, no ale jak to ogarnę, to wtedy na pewno będę grał na realistycznym. Tutaj zadanie misji zostało ukończone, zaraz pewnie dostanę nowe rozkazy. Zaatakuj przy zaporze, nie możesz uszkodzić zapory. Aha, a tu zapora chyba była gdzieś tam na lewo. Kurczę, ale on powoli skręca. Gotów do siebie.
A, to tam jest. To tylko nie mogę już chodzić tej zapory. Czyżby wszyscy polegli? Chyba nie, chyba ktoś tam jeszcze został. O, jeden. Jeden czy... Nie, jeden chyba. Jeden został frajer. Z małym siusiakiem. Zaraz go nie będzie. Gotów do rozpalania ognisk. No, już po nim. Dobrze. Tu jeszcze nikogo nie widać, ale... Tu skąd jest... ktoś do mnie otwiera ogień stąd. To pewnie jakiś piechur z tym, z RPG i z karabinem maszynowym. Zniszcz przekaźniki komunikacyjne. Na minimapie w lewym dolnym rogu widać na krańcach tej mapy takie dwie kropeczki migające na czerwono i na żółto. To są właśnie te przekaźniki, które muszę zniszczyć. O, teraz już na mapie też widać. One są za tą górą. Muszę je zniszczyć, ale to już będzie łatwe. To chyba jest ostatnie zadanie. Te przekaźniki nie odpowiadają ogniem. To będzie łatwo. Chociaż w sumie pewnie będą miały jakąś obstawę, ale co tam. No tu dosyć blisko około skały przeciachem. Ale w sumie to już tu ogram w tą grę. Ale pewnie powiecie, że na początkującym jest tak łatwo. No to już wcale nie. Bo to, że jest początkujący, to tylko daje to, że nie można jakby się przerzucić, nie można wykonywać takich bardziej skomplikowanych manewrów, przy których taki żółtodziób jak ja mógłby się pogubić. Ale myślę, że gdyby nie to, że właśnie mam takie coś, że mi nie chcę odpowiednio skręcać ten helikopter na realistycznym, to ja bym chyba to ogarnął, to sterowanie. O, tu chyba już nikogo nie ma. O, RPG. Skąd? A mniejsza, unik, teraz, szybko. Dobra, spoko, już tam flarę wypuścili, to... Teraz trzeba się z tego drugiego miejsca, tu tak... trochę popisówę zrobię, przeceń blisko tych skał. Zobaczymy, czy mi się uda. Udało się, spoko. Lecimy. Bardzo fajna grafika jest w tej grze. 1920x1080. W takim właśnie rozmiarze zamierzam to wrzucić. Nie wiem, ile to mi będzie ładować na tego YouTube'a. 5 godzin przynajmniej w takiej wysokiej rozdzielczości. Oglądałem ostatnio poradnik Roka, jak tam sprawnie nagrywać te recenzje. I tam był taki odcinek o konwertowaniu. Przy Hawksie tego nie zrobiłem i mi się ten filmik wrzucało 11 godzin, a miał niecałe 1 giga. Także, ale ten sobie przekonwertuję już na komputerze i mam nadzieję, że to się odbędzie jakoś trochę sprawniej. O, tu już większość nie przeżyło. Jeszcze tylko kilku. No ale no to ta misja już chyba dobiega końca, bo już przechodziłem. Także no, grę polecam, jak moja recenzja to 8,5 na misja ukończona. 8,5 na 10. W sumie to by było 9,5, tylko właśnie przez to w tym trybie realistycznym, przez ten błąd. No ale no, nie wiem, czy to jest moja wina, ja czegoś nie kumam, czy to jest tak po prostu ma być. No nie wiem. Ale w sumie gra bardzo fajna. Polecam. Hej.